witaj Mateuszu, jesteśmy na uroczystej gali rozdania nagród Wektory, która to gala jest połączona razem z Balem Przedsiębiorców 2021-2022. Ty jesteś gwiazdą wieczoru. Powiedz, jakie utwory wykonasz podczas dzisiejszej gali? No tak, to prawda, dzisiaj 20. edycja tego wielkiego balu i wręczenia nagród pracodawców RP. Ja po raz pierwszy występuję na tego typu, na tej imprezie o pracodawców, więc bardzo się cieszę, że na takiej jubileuszowej 20. edycji będę mógł zaśpiewać. Zaśpiewam jeden utwór z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego, Lubię wracać tam, gdzie byłem, w trakcie wręczania nagród. Będzie ten mój występ, także też się nie mogę doczekać. Troszeczkę jest opóźnienie, ale no wiadomo, pogoda jest jaka jest, więc pewnie wszyscy pomalutku się zjeżdżają i mój występ jest przewidziany tak w połowie tego całego harmonogramu wręczania nagród. Czy to będzie recital, czy to będzie cały koncert? Ile utworów w ogóle usłyszymy i jakie to będą? To będzie jedna piosenka właśnie z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego. Biorę trąbkę, wychodzę na scenę i właśnie tą piosenkę, którą uwielbiam, z którą się utożsamiam i uwielbiam im śpiewać. I myślę, że na takim wydarzeniu jak dzisiaj, właśnie lubię wracać tam, gdzie byłem, idealnie się odnajdzie. Ostatnio mieliśmy okazję spotkać i widzieć się na gali rozdania nagród VIP 2021. Teraz mamy akurat 20. edycję gali Wektory. A gdzie my Ciebie ponownie zobaczymy? I powiedz, czy już masz zaplanowaną całą trasę koncertową na rok 2022? Koncerty bukują się, to jest taki okres styczeń, luty, to jest zawsze czas dla nas artystów, gdzie te koncerty letnie właśnie się, że tak powiem, ogarnia w cudzysłowie i miasta dzwonią, gminy, samorządy, więc od maja naprawdę, jeżeli nas COVID tylko nie powstrzyma i nie zatrzyma, to będzie naprawdę tych koncertów, że tak powiem, mnóstwo. Miasta chcą robić imprezy, ludzie chcą się bawić, chcą wyjść, prawda, z domu i troszeczkę odpocząć i rozerwać się. Także tak to wygląda teraz ten okres, natomiast są cały czas imprezy, właśnie eventy, gale, teraz jest taki okres imprez zamkniętych tak zwanych. No i pracuję cały czas nad nowymi piosenkami. Końcem lutego będę chciał wydać nową piosenkę. Nie będę na razie zdradzał może w jakim klimacie, natomiast pracuję cały czas nad nowymi rzeczami. Czy tytuł już jest znany danego utworu? Jeszcze nie. Będzie to taki klimat troszeczkę, że tak powiem, popowo-taneczny. W takim klimacie chcę troszeczkę na karnawał zaskoczyć. A powiedz, ponieważ już wyprzedziłeś moje kolejne pytanie, kiedy możemy spodziewać się kolejnych utworów, natomiast czy w tym roku nas zaskoczysz kolejnym hitem? Czy właśnie ten utwór będzie hitem, czy ewentualnie może następny utwór? Ciężko wyczuć, ponieważ no, chciałbym mieć receptę i złoty środek na pisanie hitów, natomiast no, publiczność weryfikuje i oni tak naprawdę oceniają i radio, czyli telewizja, no tak naprawdę oni oceniają i to jest wyznacznik tego, czy ta piosenka w cudzysłowie zażre. No chciałbym oczywiście kolejną piosenkę, żeby oczywiście śpiewała ją cała Polska.